Podczas obrad Rady Miejskiej 23 kwietnia w poniedziałek legnicy radni będą przyglądać się projektom uchwał, które dotyczą stałych obwodów głosowania w mieście, sieci przedszkoli, ale też dotacji na renowację zabytkowego budynku należącego do cechu rzemiosł różnych. Miasto ma dołożyć do remontu 75% kwoty, czyli 130 tysięcy złotych. To kolejna dotacja dla tej kamienicy. Środki były przeznaczone na zabezpieczenie budynku przed zniszczeniem, czyli remont dachu i wykonanie całej krokwi i pokrycia czy poszycia dachowego. W tej chwili ma być zrobiona elewacja i odtworzona kamieniarka i też wszystkie elementy frontowe tej kamienicy. Radni będą też podejmowali uchwałę, która pozwoli na zmiany w budżecie miasta. Wynikają one ze wzrostu dochodów, ale i z wydatków. Planowane dochody wzrosną o 425 707 zł i o taką samą kwotę wzrosną planowane wydatki. Zmiana po stronie dochodów, jedna ze zmian to kwota 122 985 zł 66 groszy. To jest projekt, do którego miasto przystąpiło. Aktywizacja osób niepełnosprawnych. Zmiany mają też dotyczyć wydatków. Są plany, by wprowadzić nowe zadania inwestycyjne. Po 50 tysięcy na opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ciągu ulic Dąbrówki na odcinku od ulicy Kraka do Alei Piłsudskiego. I na przebudowę drogi na przedłużeniu ulicy Fieldorfa wraz z oświetleniem odcinek od ulicy Sudeckiej do ulicy Koskowickiej. To po 50 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych to jest uzupełnienie środków na zakup i montaż windy w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabskiego. Nowych inwestycji ma być jeszcze kilka. Na radnych na kwietniowej sesji w poniedziałek czeka jeszcze uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora pogotowia opiekuńczego w Legnicy.